Impifor w ostatniej chwili. Nie no, Marian przegrał. Przez to się zacząłem zastanawiać. Widziałem już wiele dziwnych rzeczy w swoim życiu. Jeszcze mówię o klasyk, cokolwiek mogłoby pójść nie tak. Ej, wysoka może być ta skala. Boję się. Nigdy nic nie się boję. Najgorsze jest to, że teraz się trochę boję altabować się w jakikolwiek sposób, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, bo ten, bo wcześniej jak próbowałem coś robić związanego z altabingiem, to w pewnym momencie mi się OBS wysypał i teraz tak, nie no, jak działa, to będzie, będę go trzymał, żeby działał. Cześć Samuraju! Więc powiedzmy, że na Discordowe rzeczy mogę wejść zawsze z telefonu i to mnie może uratować potencjalnie. Dobra, widzę, że stream ogłoszony. Zajmę faktu i tak standardowo proszę o ocenę, czy gra jest za cicho, czy gra jest za głośno i czy jest za cicho, za głośno. Ktoś to persona 22 Stalkers. Nie no, 22 to będzie na walkę tutorialową, jak sobie przypomnę, jak bardzo nie umiem w to grać. Cześć Kady. Ja nie pamiętam, że za pierwszym razem jak podchodziłem do Stalkersów, to miałem problem z przejściem pierwszej tutorialowej walki, co nie najlepiej świadczy o moim poziomie gry w tego typu gry, ale... Wierzę, że tym razem na pewno, podkreślam, na pewno będzie lepiej. Cześć Sebastianie. Cześć Sylwia. Jeszcze zaczekam chwilkę. Gierka o ciupinkę głośniej. Teoretycznie da się załatwić. W praktyce chcę zobaczyć, jak to w grze będzie wyglądać. Też. Bo wydaje mi się, że takich jest teraz powinno być ok, zwłaszcza, że tutaj mam nie maksymalnie, więc musiałbym w systemie zmieniać. Ale niech będzie podbije, powiedzmy, do tylu. I mam nadzieję, że nie będzie źle. Najgorsze jest to, że cały czas mam połowę sprzętu, którego używam do streamowania zepsutego, bo i ten... I nie mam jeszcze wysłanego Elgato i słuchawki mam zepsute. Ale w tym drugim wypadku to akurat jest moja standardowa kwestia odnośnie tego, że nie potrafię się za nic w świecie zdecydować na sprzęt. I teraz podejrzewam, że będę przez najbliższy miesiąc patrzył, a może te słuchawki, a może te, a może inne. I na nie się nie zdecyduję i będę siedział na telefonowych tych i teraz. O co chodzi w tej grze? W takim bardzo dużym skrócie... Mechanicznie jest to gra typu Muso, czyli jesteśmy sobie silną postacią, zabijamy hordy przeciwników hurtowo, a z bossami bijemy się nieco dłużej. Do tego jakieś tam powiedzmy elementy personowe są, typu chodzenie, rozmawianie i tak dalej, ale są znacznie bardziej zmarginalizowane niż w normalnym przedstawicielu całej serii. Jeżeli chodzi o fabułę, to właśnie chciałem też po części zaczekać, aż ludzie przyjdą. Bo ogłoszenia parafialne. Persona 5 Strikers to spoiler. Tak, to spoiler. To sequel do Persony 5. W pewnym sensie do Royala też, ale nie aż tak bardzo. Bo nawiązań do Royala jest tu dużo mniej niż do oryginału.
Więc spodziewajcie się, że zarówno ja będę mówił o tym, co się działo w Personie 5, jak i gra będzie mówiła o tym, co się działo w Personie 5. Więc jeżeli nie jesteście na to gotowi i chcecie tego uniknąć, to zostaliście uprzedzeni. Co jakiekolwiek nawiązanie do Royala. Powiem tak, przez tą połowę gry, którą zdążyłem przejść, zanim się okazało, że mam nieskończone ładowanie po jednej walce, takie, że musieli dać się patcha po paru miesiącach, to nie kojarzę. Ale gdzieś czytałem, że niby są. Ile w tym prawdy jest? Nie wiem. Zasób, skończenie się nie przewidałem. Cześć Celu, cześć tej. Cześć Patku. Dzięki za reklamy GTA Online. U mnie są reklamy? Naprawdę u mnie są reklamy? Nawet nie widziałem. W każdym razie, jako że jestem jeden wielkim masochistą, to jak zwykle gram na hardzie. Pamiętaj, jeżeli będzie mi naprawdę kompletnie nie szło, czego się spodziewam przynajmniej przez pierwszego sima, to podejrzewam, że coś się z tym zmieni, ale nie mógł ubiegać na normalu w gry. A potem wychodzałem GS-owe przypadki, kiedy gram na hardzie i kurwie na to, że nie mam mechaniki są na normalu. Znaczy nie miałem kiedy uchnąć nawiązań. Właśnie też coś tak mi się wydaje, że to tak nie jest działało, ale jednocześnie kojarzę, że ktoś wspominał, że o rzeczach Royala było mówione. Można zmieniać poziom trudności, kiedy się chce. Gra twierdzi, że tak. Wierzę grze, to jest jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy chcę wierzyć grze. Ja nie będę się starał nie mówić za dużo o rzeczach, które się działy w Royalu. Zwłaszcza na wypadek, jakby przypadkiem Sevik mi tutaj wpadł na chatę i stwierdził, że posłucha, bo on jeszcze chyba do końca nie przeszedł tego nieszczęsnego Royala. Aczkolwiek jest już na kontencie royalowym, jest przynajmniej o tyle dobrze. Dobra, inne ustawienia sprawdzałem przed streamem tak naprawdę, więc powinny być w miarę dobrze. Z tego co na streamapsach widzę, to jest w miarę okej, jeżeli chodzi o wygląd jako tako. Mam tylko nadzieję, że na Twitchu działa tak samo, bo mówię, ale tabowanie ma w tej chwili odrobinę utrudnione. Pewnie by działało? Wolę nie ryzykować. Cześć, Afirku. Hej, nie kojarzę nic z Royala, ale jestem mega Royala, nie grałem. No, tak naprawdę royalowo głównie dochodzą dwie postacie plus jeden miesiąc gry, który jest z tymi postaciami związany, tak? Tak w dużej mierze. Dobra, nie ma co się obijać. Podejrzewam, że gdzieś tam po drodze siedzą moje bardzo grzeczne i kulturalne zapisy z połowy gry. I pewnie nie będę chciał do nich wracać. Nie wiem, zawsze mam tak, że jeżeli mam jakąś długą przerwę, to staram się po prostu zacząć od zera, aniżeli wracać do jakiegoś zapisu, z którego kompletnie nic nie pamiętam. Zwłaszcza jeżeli jest to gra, która wymaga jakichś tam mechanicznych znajomości rozgrywki. Bo wtedy wiem po prostu, że wrócę w środek gry, gdzie będzie trudniej i sobie nie będę radził kompletnie i się zrażę tylko. A tak to sobie na spokojnie od początku zacznę. No chyba, że gra rzeczywiście trwa jakieś 80 godzin, tak? To wtedy 40 godzin... To jest najgorsze, że w takiej sytuacji bardzo często po prostu nie kończę takich gier. Do tej pory trochę tak mam z finalem 9, gdzie nie mogę się przemóc, żeby go znowu zacząć. To jest takie, liczę gdzieś tam w głowie, że może zapomnę, coś tam się działo i dzięki temu będę mógł do niego spokojnie wrócić, a jednocześnie mi to nie wychodzi. Cześć do mnie. Persona 5 Strikers pozwala wybrać między angielskim i japońskim głosem. Kto by się kurwa spodziewał? Mam parę DLC-ków kupionych. Tak naprawdę nie muszę z nich korzystać, okej? Okay? To nie jest tak, że one automatycznie mi się ładują i nie mam kompletnie wyboru, tak? Bo to są jakieś rzeczy typu bonusy, których mogę użyć, ale nie muszę. Starter Armor Pack, tego nie muszę zakładać. Itemy, też ich nie muszę używać. Persona Points, na to muszę teoretycznie uważać, tak? Bo mógłbym sobie wykorzystać te Persona Pointy przypadkiem i nawet tego nie zauważyć. Team Buff skille to też są skille do użycia, więc whatever. Debuffy to tak samo. I tyle mnie widzieli. Nie czujesz się źle z tym, że jesteś trochę utożsamiany z Undubem? Czemu miałbym? To jest ważne pytanie. Jedyne czego teraz nie pamiętam. Właśnie zastanawiam, czy mam napisy włączone, bo wtedy Anda byłby trochę ten.
Komu mnie zacina buforuje? Dajcie znać, jeżeli to jest problem ogólny. Bo wtedy mogę chcieć pogrzebać to w siebie. Ja też ostatnio generalnie miałem problem z Twitchem, zwłaszcza na streamach cywikowych, więc... To nie do końca jest tak, że to są problemy ogólne, tak? Jakokolwiek Gezagasz musi być japoński dubbing. Nieprawda. Raczej dotyczy to gier, które mają japońskie pochodzenie bardziej niż cokolwiek innego. Zresztą chociażby w Finale 10 grałem z oryginalnym angielskim dubbingiem. Dla śmiechu sobie któregoś razu odpaliłem Wiedźmina z japońskim dubbingiem i stwierdziłem, że to jest kompletnie nie to. W sensie Wiedźmina trójkę, żeby nie było. Jak zwykle jesteśmy wrzucani gdzieś tam w środek akcji już, a nie na sam początek, gdzie nic się kompletnie nie dzieje. Mamy delikatnie rzecz ujmując całą masę przeciwników, którą gdybyśmy normalnie spotkali w Persona 5, to bylibyśmy już martwi. Na szczęście to nie jest Persona 5, to Persona 5 Strikers, więc możemy po prostu bić wszystko jak leci. Tylko uważać, żeby nie obrywać atakami. Powiem tak, zdaję sobie sprawę, że to jest przynajmniej w teorii tutorial, ale tak jak wcześniej mówiłem, zdarzało mi się na nim umierać za pierwszym przejściem gry, więc radzę mieć to na uwadze. Na początku mamy bardzo szeroki zakres ruchów w postaci standardowego ataku pod kwadratem, specjalnego ataku pod trójkątem i unikania pod L2. A scenariusz będzie się potem rozszerzał z czasem, ale póki co musimy sobie radzić z tym, co mamy. Po naładowaniu paska, tego który wyświetla się po naszą postacią w randomnym rogu, możemy użyć ataku Showtime. Który jest pod tym względem trochę podobny do tego, który był w oryginalnej personie, bo jest po prostu dość silną przeróbką. Ale czy możesz się z tego śmiać? Znaczy wiesz, no ja ci nie zabronię śmiać się z czegokolwiek, tak? Generalnie... Bardzo często po prostu mam wrażenie, że jeżeli chodzi o voice acting w grach, to aktorzy japońscy lepiej oddają emocje, tak? Niż robiliby to ich angielscy odpowiednicy, tak? I często też jest tak, że mam wrażenie po prostu, że głosy są przynajmniej nieco bardziej dopasowane, ale wiadomo, to już jest takie bardziej subiektywne, tak? Dość mocno też dochodzi fakt, że mimo wszystko dużo gram w jakieś tytuły produkcji japońskiej, tak, gdzie bardziej mi po prostu pasuje używanie głosów zbliżonych bardziej do tych, które mogły być w oryginale, tak, aniżeli angielski. Nie jest tak, że szkaluje, tak, że z automatu jak ktoś jest angielski, to będzie złe. Tak jakby mówić, że o, polskie tłumaczenie to złe. Większość gier gram po angielsku, ale nie będę mówił z automatu, że o, gra po polsku to złe tłumaczenie, tak, zwłaszcza, że no jechałbym po swoim własnym zawodzie w tym momencie. Morgana tutaj dalej simpuje do... Wydaje mi się, że nie, ale już dość długo nie grałem, więc... Myślę, że nie pamiętam aż tak dużo ze Strikersu, więc... Nie powiem, że to będzie przejść na ślepo, ale... Nie pamiętam też aż na tyle dużo, żeby móc jakoś specjalnie dużo mówić. Kto tam był? Zakładam, że mówisz o postaci, której normalnie nie widzieliśmy w Personie, jest to... Ogólnie w Strikers mają parę nowych postaci, to nie jest tak, że kompletnie mamy tylko i wyłącznie tą samą ekipę, którą mieliśmy oryginalnie, tak? Coś tam, uwaga, uwaga, powtórzę się. Mogą być spoilery związane z Personą 5, jako że gramy w sequel. Więc, no mówię, no nie przejmujcie się jakimiś takimi rzeczami, chyba że bardzo jesteście wyczuleni na spoilery z oryginału, no to mówię, tego tutaj się nie da uniknąć siłą rzecz, tak? Lokalizacja japońskiej produkcji potrafi być słabe. Znaczy tutaj też moim zdaniem wchodzi też moim zdaniem przynajmniej taki problem, że bardzo często się myśli, że jeżeli coś jest w mniej znanym języku, to będzie brzmiało lepiej, tak? Ja bardzo często zauważam to, jak ludzie narzekają na jakieś polskie tłumaczenia czegokolwiek, tak? Że ale to brzmi okropnie, o po angielsku to brzmi znacznie lepiej. Po angielsku dla Anglika będzie to brzmiało równie źle jak dla Polaka po polsku.
Tego, my tego nie zauważamy, bo wiecie, angielski jest nieco bardziej egzotyczny dla nas i dlatego uważamy, że no, u nich to brzmi fajniej, bo nie brzmi tak cringe'owo, że nadwowo jak u nas. A to naprawdę tak nie działa. Ja podejrzewam, że przynajmniej po części, jakkolwiek bym się z tego nie nabijał, to że przynajmniej po części to samo dotyczy mniej słuchania japońskich dubbingów na przykład, tak? Bo też nie powiem, że znam japoński na tyle, żeby móc słuchać dubbingu i powiedzieć, że doskonale wiem, co oni tam mówią. Wszystko rozumiem, tak? Część zdań rzeczywiście zrozumie i nawet wyłapie, że to, co mówię po japońsku, jest zupełnie inne niż to, co mówię po angielsku. Żeby nie było, lokalizacja nie jest złą rzeczą. Ale no, każdy ma jakieś takie swoje preferencje, tak? Jedni mogą wolać, żeby tłumaczenie było w jednej, jedni żeby było takie lepiej zrozumiałe dla osoby z naszego kręgu kulturowego, a nie z zachodniego, tak? W 90% polski dubbing to cringe. Przypomina moje dzieciństwo, które było cringe'owe, fuj. To już bardziej chyba powiązanie ze wspomnieniami. Zresztą podobnie jak z wieloma rzeczami, tak? Są takie przypadki, gdzie dubbing jest jako tak naprawdę solidny, tak? Ja na przykład nie wiem, czy chciałbym w tej chwili obejrzeć Shreka po angielsku, albo dajmy na to Misję Kleopatę po angielsku, tak? Albo po francusku. Nie wyobrażam sobie na przykład. Wyobraźcie sobie obejrzeć Misję Kleopatę po angielsku. To by było tragiczne. Misja Kleopatra została świetnie zlokalizowana. Nie powiem, że przetłumaczona, ale zlokalizowana została świetnie na nasz rynek. Dobra. Generalnie powiem tak. Seikensy nie mają aż tak rozbudowanej fabuły, ale jakaś tam fabuła jednak jest, więc jeżeli ktoś chce, to może zwracać uwagę, jeżeli nie, to nie straci aż tak dużo, tak? To jest. Można to w pewnym sensie traktować bardziej jako, powiedzmy, historię poboczną do Persony 5, aniżeli jakieś takie bezpośrednie, że kolejna duża odsłona, tak? Z japońskim też jest zawsze ten problem, że jest sporo rzeczy, których się nie da przenieść jeden do jednego, tak? Bardzo często nie ma odpowiednich słów, które oddałyby honorificy kresów japońskim, tak? Czyli te wszystkie ciansa i tak dalej. Po polsku tym bardziej, moim zdaniem, tak? I to jest zawsze ten problem, gdzie ludzie... Co gdzieś wejdę, to są to wojny. Czy to należy tłumaczyć, czy należy to zostawić, czy w ogóle należy pominąć? Niektórzy twierdzą, że zostawienie tego to jest słabość tłumacza. Niektórzy twierdzą, że nie zostawienie tego to jest zaatakowanie oryginału i w ogóle nie da się tego czytać. Nie dogodzisz, tak powiem, no... Widziałem też bardzo często głosy na zasadzie: o, jak ci się nie podoba, to naucz japońskiego i sobie poczytaj po japońsku. Ale nie o to chodzi w zobaczy tłumacza, żeby kazać się uczyć się obcego języka. No to moim zdaniem to jest problem, że jeżeli ktoś uważa, że żeby zrozumieć tłumaczenie, trzeba się nauczyć języka, to wtedy tłumaczenie rzeczywiście jest problemem. Wciąż więcej fabuły niż SNT 5? Zgadzam się. Z tym się jak najbardziej zgodzę. Co do Dragon Balla na przykład, w sumie teraz jak o tym myślę, to nie wiem, jaką wersję bym wolał teraz oglądać. Jakkolwiek to dziwnie zależy, to chyba najmniej bym teraz mógł się przyzwyczaić do japońskiej. Bo swego czasu jeszcze za młodu oglądałem sporo jakichś tam angielskich klipów, tak, bo wiadomo, dużo memów z Dragon Balla. Były jakieś tam kanały I'm a Zero albo coś takiego, które wrzucały masę klipów na przykład z angielskiego Sela i przez to z angielskim dubbingiem jestem bardzo mocno zaznajomiony. No i wiadomo, nasz klasyczny francuski dubbing tak. Skup się na tym, co mówisz, Shinji, będzie dobrze. Francuski dubbing i polski lektor to jest nasz wspaniały klasyk. I jakkolwiek głupio to nie brzmi, to mam do tego sentyment. Nawet jeżeli tak jak ostatnio siedziałem na przykład z siostrą, to zdawałem sobie sprawę, że to nie jest wierne tłumaczenie po prostu, tak? Już samo francuskie tłumaczenie, to które było użyte w dubbingu, było przeciętne, że tak to ujmę, tak? A jak do tego jeszcze przychodziło tłumaczenie francuskiego na polski, to już w ogóle wychodziła z tego kompletna sieczka, jeżeli chodzi o sam sens, tak? Nie chodzi o to, że wiecie, że jest złe językowo czy coś, tak? Tylko po prostu rzeczy zostały bardzo źle oddane. Z
tłumaczeniem sobie jakieś rzeczy trzeba zrobić lub nie robić, jak dawanie emotek czy komentarzy. Jeśli okienko jest kwestią preferencji. No właśnie, to jest też właśnie ta rzecz, że każdy ma jakąś inną preferencję odnośnie tłumaczenia, tak? Ja to zwłaszcza najczęściej zauważam, jeżeli chodzi o nazwy własne, tak? Jeżeli chodzi o tłumaczenie nazw własnych, to zawsze pojawia się tyle wojen. Po prostu nie da się nikomu się nie da dogodzić. Daj komuś... Weźmy sobie próbkę 100 osób, dajmy im tłumaczenie jakichś 100 terminów i jestem niemalże pewien, że przynajmniej z połowa odpowiedzi będzie zupełnie różna. Z siostrą się zawsze o Warcrafta kłócę, że no... Ja na przykład twierdzę, że jeżeli mamy świat fantasy, tak? I są w nim zastosowane angielskie nazwy, no to dla mnie z definicji angielski nie jest językiem natywnym dla tego miejsca i argument, że nie powinno się tłumaczyć oryginału, jest błędny, bo oryginałem nie jest angielski, tylko język użyty w świecie stworzonym. Takie jest moje zdanie. No chyba, że mamy rzeczywiście świat, gdzie mamy wprost powiedziane, że został użyty język angielski w bla 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 bla. No wtedy spoko, tak? Ale jeżeli ktoś mi mówi, że bo na przykład ta lokacja nazywa się, nie wiem, Ashen Lake, to po polsku też musi być Ashen Lake, a nie Popielne Jezioro, tak? A mamy świat, powiedzmy, w którym żyją normalnie sobie, nie wiem, elfy, orki, niziołki i tak dalej, tak? Już widzę, jak po elficku mówią Ashen Lake. No, come on. Tak się nie robi. No, oczywiście inna sprawa wchodzi wtedy, kiedy tłumaczenia są po prostu błędne, tak? Ale wtedy to jest błąd w tłumaczeniu, a nie zła podjęta decyzja tłumaczeniowa. Moim zdaniem należy to rozróżnić, tak? Bo są tłumaczenia, które po prostu są błędne, które brzmią źle, ale nie oznacza to z automatu, że samo podjęcie się tłumaczenia było złe. Tak swoją drogą, przepraszam, że gra stoi w miejscu, ale biorąc pod uwagę, jak streamuję personę, to mam czat na jednym ekranie, a grę na drugim. W dodatku temat, który powiedzmy w miarę mnie angażuje, więc wolałem się jako tako ten zaangażować. Nie, kontynuuj, gra będzie potem. Nie, no, spokojnie, jesteśmy na dobrej daty, żeby gry w ogóle nie było potem. Zrobiłem sobie dwugodzinny podcast o językach i tłumaczeniach lokalizacji. Pokaż wszystkie onigiri na hamburgery czy inne kanapki. Rodzina czekają, że Amerykańcy to głupki, ale w misji Kleopatra wspominają słowiański stadion dziesięciolecia. Znaczy, to też zależy, tak? Bo nie znam oryginału i... Pytanie, czy tam nawiązywali na przykład do jakichś francuskich rzeczy, czy nawiązywali do rzeczy z tamtych czasów, tak? Bo nie oszukujmy się, Asterix jest mimo wszystko mocno komediowy, tak? I istnieje bardzo duża szansa, że tam było po prostu nawiązywane bezpośrednio do jakichś rzeczy związanych bardziej z obecnymi czasami, a nie z zeszłymi, tak? Więc tutaj nie chcę, powiedzmy, moi z automatu, że to jest złe, tak? Ej, Saturn i Steam 2.0, ja nic nie wiem. Nie no, najpierw są takie streamy, że... Wiecie, ja tak naprawdę robię streamy też po to, żeby z wami jednak w jakimś tam stopniu porozmawiać, tak? To nie jest tak, że mi bardzo zależy, żeby wam pokazać, ale ja jestem super w tej grze, tak? Albo żeby przejść jakąś grę, to... To naprawdę nie jest moim jakimś głównym celem, jak streamuję. Streamuję bardziej dla widowni niż dla siebie, tak? Są pojedyncze wyjątki, kiedy naprawdę stwierdzam, że... O, chciałbym sobie jakoś grę przejść, ale nie mogę się zmotywować. Dlatego zrobię sobie z niej stream, bo to będzie dla mnie motywacja, tak? Preferencja jest zostawianie imion, ale na własnych przedmiotów czy okazji to już można przetłumaczyć. Tylko z drugiej strony mamy takie przykłady. No, mój ulubiony klasyk, będę przytaczał Warcrafta, bo bardzo długo dyskutowałem i siedziałem w tym temacie, tak? Mamy sobie, nie wiem, Gromasza Hellscreama, mamy Sylvanas Windrunner. Imiona oczywiście są żywcem wzięte z lokalnego języka, są ok, tak? Orkowie na pewno nie stosują angielskiego i nie powiedzą mi, że o, Hellskim to po orkowemu coś tam. To jest po prostu angielskie określenie Hellskim i absolutnie nie mam żadnego problemu z jakimiś piekłoryczami, czy piekielnymi krzykami, czy cokolwiek, tak? Tak samo
Sylvanas, jak jest Sylvanas Windrunner, to nie ma żadnego problemu, żeby to była Sylvanas Pierzywiec, tak? Czy jak to tam po polsku było. Hehe, Pędziwiec XDDDDDDD. Ale już takich na przykład ten, mamy zmianę imion, no to zależy moim zdaniem, tak? No bo często też mamy nawet historycznie, powiedzmy, tłumaczone imiona, tak? Nie wiem, na przykład jak często u nas się mówi, że George Washington, tak? Albo, nie wiem, Charlemagne, tak? Jak często w tego typu rzeczy się stosuje, tak? Znacznie częściej jednak używamy, powiedzmy, zlokalizowanych nazw, tak? Oczywiście wiadomo, bo odnosi się to do konkretnych osób, nie do każdej, tak? I mam wrażenie, że ostatnio coraz więcej od tego odchodzimy. Ale jednak nie jest to coś, co jest w języku polskim kompletnie nieakceptowalne, tak? Tak jak niektórzy chcieliby, żeby było. Podobnie zresztą jest nazwanie miast, które no, na okrągło. Tak naprawdę tłumaczonych nazw miast człowiek jest w stanie znaleźć setki, podejrzewam, w języku polskim. I to też nie jest coś, o co ludzie się czepiają. Zwłaszcza jeżeli chodzi o miasta niemieckie. Co myślisz o Hermione Hermione czy Marta Myrtle z Harry'ego Pottera? Tutaj moim zdaniem też przynajmniej po części wchodzi to, że jest to tytuł kierowany do młodzieży i to raczej takiej niekoniecznie starszej. I raczej dlatego została też podjęta decyzja o tym, żeby je, powiedzmy, na bardziej taki spolszczony grunt przenieść, tak? Wiadomo, problemy potem się pojawiają, kiedy człowiek chce o tym porozmawiać na jakimś szerszym gronie dyskusyjnym z Anglikami, tak? Ale to się będzie pojawiać zawsze, kiedy masz cokolwiek zlokalizowanego i nie dotyczy tylko konkretnie nazw własnych, tak? Bo nawet pamiętam, ile było problemów z tym, że nie wiem, o, mamy sobie jakieś nazwy przedmiotów w Lidze Legend i kompletnie nie mogę się dogadać o cholerę, chodzi z jakimś Anglikiem, który mi mówi o zupełnie innych rzeczach. A no, ja gram po polsku i nie wiem, o czym ten człowiek mówi. Zmiana Sherlock Holmes na Sherlock Holmes dziś wywołuje mnie lekki cringe. Właśnie, ja nigdy nie pamiętam, czy z Sherlockiem nie chodziło o prawa autorskie, że po prostu nie dostali pozwoleń na używanie tego Sherlocka. Musiałbym doczytać. Jeżeli to nie jest kwestia praw autorskich, to powiem szczerze, to też nie jest coś, co mnie aż tak bardzo rusza. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak często wejścia do turnieju imiona są, mają jakieś konkretne znaczenie, tak? Trident. Znaczy no, tak samo jak medycynki, tak? Zamiast lekarstwa czy coś, tak? No ale powiedzmy sobie szczerze, od pewnego momentu to już to już były tak naprawdę memy, tak? Przynajmniej jeżeli chodzi o takie szybkie tłumaczenia na bieżąco, gdzie człowiek rzuca po prostu pierwsze, co przychodzi na myśl i no, w sumie zostanę przy tym, będzie zabawnie. Bo przecież no jak ten, bodajże Splash Woman miała ten swój laserowy trident. W sensie laser trident, laserowy trójząb. No ale wiadomo, no, człowiek widzi trident, mówi trident, tak, tak samo jak ten słynny Żydman. Nie naśmiewam się, żeby nie było żadnych mniejszości, po prostu... Człowiekowi czasami przyjdzie coś głupiego na myśl, podzieli się i jakoś po prostu zapadnie w głowę i tyle. Wypiłem jeszcze połowę kawy, którą sobie zrobiłem, a jeszcze nie zaczęliśmy grać tak naprawdę. Doskonale. Mamy dużo do roboty. Biedny Józka nie miał kasy. Co tam u was, przyjaciele? U wszystkich dobrze, niestety się uczą. Mamy prawie wakacje, może gdzieś się zbierzemy. Kiedy ostatnio z
Wspólne wycieczki się źle skończyły. To my coś gramy? Nie no, chciałbym udawać, że coś tam ruszamy. Tak, żeby nie było, na wstępie też wspomnę, że Persona 5 Strikers ma takie dość wyraźnie podzielone części gameplayowe i bardziej, powiedzmy, ja to określam visual novelkowymi, tak. Gdzie po prostu sobie tam czytamy dialogi, gadamy, chodzimy gdzieś tam po mieście, gadamy, tego typu rzeczy, tak. No tak standardowo bym powiedział jak na Personę, tylko biorąc pod uwagę, że tutaj na gameplay jest trochę bardziej aktywny niż normalnie w Personach, to warto to odnotować, tak. Jedziemy na wycieczkę? Jasne. A spotkamy się w naszej kryjówce. Policja też się spotka w swojej kryjówce. Pamiętajcie, jeżeli ktoś ma to jest bardzo ważne. Dzieje się dawno dziś rzeczy, gdzie ludzie nagle stwierdzają, że zrobili źle i... albo robią jakieś bardzo dziwne rzeczy. Mi trochę jest, też robiliśmy przez całą PSN 5. Okej, nie zmuszaliśmy nikogo, żeby biegał nago. Nagła zmiana osobowości. Mam ochotę powiedzieć. Znaczy, mi się kojarzy z jakąś postacią z chińskich bajek, ale za cholerę nie przypomnę sobie w tej chwili z jaką. Z Blicza nie wiem. Wiem, że brzmi znajomo. Jak już mówiłem, to jest sequel, więc jesteśmy rok do przodu w porównaniu do fabuły w Persona 5. I najwyraźniej to my odpierdalamy manianę, nie wiedząc kompletnie o tym. Co osobiście byście zrobili z Sanami, Cianami, Kunami, innymi kuchniami na pisach? Zostali wyrzucić całkowicie, czy jakieś organiczne nasze określenia? To jest właśnie ten problem, o którym wcześniej mówiłem, że tutaj to jest coś, z czym nie do końca człowiek jest w stanie dogodzić ludziom tak naprawdę. Bo powiedzmy sobie szczerze, nie ma tak naprawdę dobrego odpowiednika w większości języków na sporo z tych rzeczy, tak? Grałem w Personę 5, a policja gra teraz w wojsetownej. W pewnym sensie. Ale pozwolę sobie na chwilę zatrzymać, żeby podjąć dyskusję w temacie. Generalnie z tym jest taki problem, że... jak człowiek chciałby ładnie ująć te rzeczy, na przykład po polsku, tak? Nie ma tak naprawdę takiego zgrabnego odpowiednika w większości sytuacji, tak? Bo albo się je pominie, przez co zda ci się kontekst kulturowy, albo zastąpi się jakimiś polskimi odpowiednikami, które często są kompletnie nieadekwatne, albo zastosuje się właśnie te honoryfiksy i ktoś powie, że no
wskaza dla tłumacza, tak? Że no nie jesteś w stanie czegoś przetłumaczyć, chyba byś chciał je tłumacz, tak? Właśnie moim głównym problemem chyba teraz, jak o tym myślę, jest Honorific Sun, bo on bardzo często jest stosowany w takich normalnych koleżeńskich relacjach, jednocześnie może być stosowany do jakiejś pani na przykład, tak? W Japonii na przykład normalne jest, że się mówi nazwisko San do kogoś, z kim no jest się znajomym, tak, ale nie jest się jakimś super dobrym znajomym, tak? Wyobrażacie sobie na przykład mówić do znajomej u siebie w klasie pani jakoś tam? Bo do tego się tak naprawdę sprawdza ten honorific? Ja za cholerę. A jednocześnie też pominięcie go gubi kontekst, tak? No bo nie wiem, no przyjmij nawet tego głupiego Morgana, którego mamy na ekranie, tak? Powiedzieć do niego Morgana sam to jest takie, no dobra, jesteś ten, nic do ciebie nie ma, jesteś w porządku, nie jesteśmy jakimiś super znajomymi i w ogóle tak, no jesteś po prostu Morgana, tak? Powiedzieć do niego po prostu Morgana byłoby albo mocnym spoufaleniem się, albo mocnym brakiem kultury, jedno z dwojga. Powiedzieć do niego panie Morgana w momencie, kiedy się z nim znajomimy, byłoby strasznie dziwne. Po polsku. A ciężko jest też znaleźć jakiś lepszy odpowiednik na to. Możemy też stosować wersję polską, czyli mówić do niego po imieniu, które w tym przypadku brzmi Morgana. Załóżmy, że nie wiem, to jest Jasiek Morgana. Więc mówiąc do niego Jasiek, w ogóle już zmieniamy kontekst, tak? Bo w japońskiej kulturze po imieniu do siebie zwraca się naprawdę, jak jest się w jakichś, tak powiedzmy, dużo bliższych relacjach, tak? Więc no... Właśnie tutaj wchodzimy na ten grząski grunt, czy rzeczy powinno się lokalizować, czy rzeczy powinno się tłumaczyć, tak? Zazwyczaj spotkam się z opiniami, że lokalizacja jako taka jest lepsza, z czym z jednej strony się zgadzam, z drugiej strony się nie zgadzam. W większości przypadków na przykład wolałbym, żeby humor był jak najbardziej zlokalizowany, tak? No bo to jest mimo wszystko coś, co... Moim zdaniem zadaniem humoru nie jest to, żeby zapoznać się z kulturą, tylko bardziej to, żeby rozśmieszyć kogoś, tak? Więc jeżeli rzucę żartem, który rozśmieszy Japończyka, a nie rozśmieszy Polaka, no to w tłumaczeniu moim zdaniem będzie to problem, tak? Z drugiej strony, jeżeli mamy właśnie, tak jak Sylwia pisze, tak? Że jeżeli mamy jakiś rzeczywisty świat, to mimo wszystko dobrze by było, żeby jak najwięcej tej kultury zachować tak, jak istnieje w rzeczywistości, a nie na siłę ją dostosowywać do naszych standardów, tak? To jest też moim problemem, jeżeli chodzi o często oglądanie jakichś chińskich bajek w realiach fantazy, tak? Nie wiem, zazwyczaj na to nie zwracam uwagi, ale jak ktoś mi już na to zwróci uwagę, to zacznę się temu przyglądać i ma takie, ej kurwa, ma rację. Ale o co mi chodzi? Czemu postacie w światach fantazy zwracają się do siebie dokładnie tak jak normalnie by to robiły w kulturze japońskiej? To jest dla mnie coś, co jest trochę przynajmniej lenistwem autora? Bo mógłby przenieść to w sposób taki, no powiedzmy, bardziej... No inny, tak? No... Że powiedzmy, no w naszym świecie normalnie jest, że zwracamy się do siebie w ten czy ten sposób, tak? A stosowanie honorificów, które są stricte japońskie, takie jeden do jednego, tak? No to moim zdaniem już jest takie po prostu, no... Żeby moi głupi czytelnicy to zrozumieli bardziej niż cokolwiek innego. I mówię, tak jak zazwyczaj o tym się staram nie myśleć, tak? Jeżeli ktoś mi na to zwróci uwagę, to rzeczywiście zaczyna mi to przesadzić, po czym znowu o tym zapomnę. Na siłę przenoszenie naszej rzeczywistości na realia japońskie. Znaczy, ja powiem tak, no. Wolałbym jednak, żeby, jeżeli coś jest osadzone w jakimś tam rzeczywistym świecie, to żeby to pozostało w tym świecie, a nie zostało przeniesione na nasze, tak? Maja uwielbia hamburgery, no...
Powiem szczerze, że nie wiem, jakbym to odebrał, gdybym w tej chwili gdybym w tej chwili, powiedzmy, zaczynał dopiero swój kontakt z serią, wiedząc o tym, jak wyglądało oryginalnie, tak? Bo teraz to jednak już trochę gdzieś tam w głowie zostało takie przyzwyczajenie tego, jak to oryginalnie wyglądało, tak? W sensie, oryginalnie, jak to wyglądało przetłumaczone, tak? I że do tego jestem przyzwyczajony i aż tak bardzo mnie to nie rusza, tak? Z drugiej strony, no jednak gdzieś tam to trochę boli, tak? Jeśli to nie jest koniecznie Japonia, używając honoryfiki, to sobie można je przetłumaczyć i użyć ich, żeby określić dokładnie stopień bliskości. Znaczy, powiem tak, i tak w takim wypadku trochę miniemy się z kontekstem autora, ale będzie to moim zdaniem dużo mniej rażące niż w sytuacji, kiedy mamy bezpośrednią kulturę japońską, tak? Takie jest moje zdanie w tej kwestii. No bo wiadomo, no autor, stosując honoryfiksy, będzie jakoś próbował oddać jakieś relacje pomiędzy postaciami, tak? No po to też one są, tak? Żeby w jakimś tam stopniu pokazać, że między postacią X a Y jest relacja taka, a nie inna, tak? A to, że autor zdecydował się na taki krok w świecie nie będącym Japonią, no to... Moim zdaniem jest to problem, ale jednocześnie nie taki, który z automatu sprawi, że będę coś dyskwalifikował, albo będę jakoś bardzo mocno kurwił, psioczył, tak? No bo co mieliśmy właściwie w tej personie? Gdzieś tam jedziemy. Wszyscy się przyznają do jakichś okropnych rzeczy. Jezu Chryste, ależ ten auto wolno leci. Bo to leśne auto w tej chwili, prawda? Zaczynam się zastanawiać, na pewno ten typ auto działa. Ogólnie jako tako, nie wiem, jako osoba, która sporo czyta visual novelek, tak? Czasem jest tak ciężko sobie dostosować odpowiednią prędkość do tego, do autoplaya, że po prostu człowieka szlak trafia. Mam tendencję do tego, że sobie po prostu siadam na rower, włączam visual novelkę i tak sobie jeżdżę, czytając jednocześnie. I wtedy autoplay, który jest źle ustawiony, boli mnie strasznie, bo te niemówione kwestie przeczytam sobie naprawdę dużo szybciej niż są na ekranie, tak? A jednocześnie jak ustaje za dużo prędkość autoplaya, to inne kwestie po prostu będą leciały zdecydowanie za szybko i się nie będzie dało robić. Znaczy powiem tak, mi się bardzo podoba to, co zrobili w nowelce Tomozakiego, gdzie na początku każdego tomu jest wprost powiedziane coś po kraju, że jako, że akcja dzieje się w świecie Japonii, to stosujemy parę bardzo ważnych honoryfiksów, które naszym zdaniem są konieczne, aby oddać się relacji między postaciami. Wymieniono tam 6 czy 7 różnych honoryfiksów i w jakiej sytuacji one są stosowane, tak? I to mi się naprawdę podoba. Tylko wiadomo, że nie jest to coś, co da się zrobić na przykład w materiałach tych. Znaczy no w grach pewnie by się dało, ale bardziej jako, powiedzmy, gdzieś tam dodatkowy dokument, tak? W napisach do czegoś byłoby znacznie gorzej, tak? No bo co, powtarzać to co odcinek? Trochę bez sensu moim zdaniem, a tak samo w pierwszym odcinku. I dlatego też trochę rozumiem, dlaczego angielskie napisy są coraz częściej tak, powiedzmy, mocniej lokalizowane, tak? Nie powiem, że mi się to podoba, ale rozumiem. A też nie jestem, powiedzmy, na tyle zdesperowany, żeby czekać na wersję weebowską, która będzie miała honoryfiksy zachowane, bo przecież bez tego nie zrozumiemy bardzo ważnych japońskich relacji. Zwłaszcza w momencie, kiedy i tak, powiedzmy, oglądając napisami coś, i tak się słyszy, co mówią postacie po japońsku, tak? Więc nawet jeżeli, powiedzmy, będzie napisane, nie wiem, Morgana zamiast Jasik-kun, tak? No to i tak usłyszę, że oni po angielsku, po japońsku mówią Jasik-kun i tak zrozumiem, tak? To jest dziwne.
Więc akurat jeżeli chodzi o wersję z napisami rzeczy, to aż tak bardzo mnie to nie rusza, tak? Dużo gorzej jest, jeżeli mamy sam tekst pisany i to się pominie, bo wtedy... no, bywa... średnio. A w sumie musiałbym zobaczyć, jak to w magach wyglądało, bo mam akurat na półce parę tomów. Ale wydaje mi się, że to pomijali. W sensie, akurat w tych mangach, które mam, to wydaje mi się, że powiedzmy w miarę... w miarę rozsądnie to wychodziło. Także nie czułem jakiejś takiej kompletnej nienaturalności, jak ten... jak było to stosowane. I to nawet pomimo tego, że znam oryginał, tak? A, czy coś znajdę, Nie znajdę żadnych honorificsów, więc podejrzewam, że po prostu zostało to na tle zgrabnie przetłumaczone, że nie odczuwa się tego, tak? I podejrzewam, że gdybym sobie porównywał tak jeden do jednego, to coś tam bym znalazł, ale nie boli mnie to aż tak bardzo. Tak jeszcze, żeby nie było żadnych wątpliwości, ja tutaj zaznaczę jedną rzecz. Moje doświadczenie z Wiedźminem jakimkolwiek sprowadza się do tego, że w jedynce doszedłem do zimy jakieś 10 lat temu. Jeszcze jak w liceum byłem. W dwójkę przeszedłem tutorial, albo raczej tutorial przeszedł mnie i wyłączyłem tego i nigdy do niej nie wróciłem. A w trójce zdążyłem pogadać chwilę z Siri na zamku. I tyle mnie widzieli w Wiedźminie. Więc tutaj do automatu powiem tak, no proszę mnie nie pytać o wiedźmińskie rzeczy. Bo ja dosłownie sobie odpaliłem trójkę na chwilę tak ciekawości, żeby zobaczyć, jak brzmi ten japoński dubbing bardziej niż cokolwiek innego i stwierdziłem, że jak nie będę miał czego robić, to może sobie przejdę, ale na tym się skończyło tak naprawdę. Wiem, że to dziwne i w ogóle, jak można w tych czasach być Polakiem i nie przejść Wiedźmina? Gdybym miał wyliczać wszystkie gry, których powinienem przejść, a których nie przeszedłem. Życia by mi nie starczyło. Dobra, na mapie mamy zaznaczone, gdzie musimy iść. Czemu? Czemu nie może być pod X-em? O, ej, mamy kasę. Ale to biedne przedmioty. Holy fuck. Ale... chwilę, ale dlaczego sprawdzanie rzeczy na ulicy jest pod kółkiem, a zatwierdzanie jest X-em? What the fuck? Dlaczego? Nie rozumiem, dlaczego takie rzeczy robią. Nie zgadzam się. No, wejdę do LeBlanc, niech będzie. Cześć, kopelat. Ależ tu pięknie i dużo ludzi. Normalnie prasa w re. No to już wiemy, gdzie są wszyscy ludzie. Może trochę. Co by nie patrzeć, trochę czasu nas to nie było, więc... Zastanij się za mną.
何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。Postarzał się pan, dziadku. A to jest Sojiro to imię, tak? Dobra, możemy iść się wlegiwać dalej w naszym składziku magazynie. Czy mogę nie przyjeżdżać na wakacje, żeby pracować? Proszę? On jeszcze nie wie. Z żółtymi głosami? Głosy mają kolory? Znaczy, są ludzie, którzy widzą kolory dźwięków. I jak zwykle zapomniałem, jak to cholerstwo się nazywało. Dojazd to zawsze najgorsza rzecz. Potwierdzam jako osoba pracująca. Dojazd to najgorsza część dnia. Jak byłem niedawno na długą zmianę w robocie, to musiałem trochę kombinować, czy na pewno będę musiał. Czy na pewno będę mógł w ogóle jakoś sensownie dojechać do domu. Ale generalnie sprawdziło się do tego, że musiałem pół miasta objeżdżać. Trochę dookoła. To naprawdę urocze z waszej strony. Jest mi bardzo miło i w ogóle. Zakierunki w różnicy po tobie roku. W sumie ja zrobiłem dwie magisterki w ciągu 7 lat w sumie. W sensie takie pełne. Znaczy pełne. Pierwsza magisterka była pełna od zera, a drugą zrobiłem całą magisterkę. Najgorsze jest to, że teraz ogólnie jest taki rozpierdziel, jeżeli chodzi o podatki. Że sam do końca nie jestem pewien, jak będzie wyglądała moja sytuacja podatkowa w przyszłym roku. I co gorsza, co kogoś pytam, to też nie wie. Ach, polski nieład, taki wspaniały. Wow. Aż tak nie chcesz z nami jechać. Jasne. Akami no ii toko tanomu ze. Nantatte, wagahai wa gurume dakara na. Natsurashukute ii wa ne. Czy Yusuke w angielskiej wersji ma jakiś wyższy głos? Yasai wa oome ni ne. Barbecue to nareba tamatte ore. Rekishi to dentou ni fureru no wa sono ato de ii. Zdziebko.
Słuchaj, mówię, nie miałem jak tego kontaktu z angielskim dubbingiem za bardzo, więc ciężko jest siedzieć cokolwiek. Cortana, pomóż. Przydatna ta Cortana. なんでも教えてくれてすごく便利なんだよね。似てるかね、ロジャン。アイデン動いてるってやつだろ。アイじゃなくて AI。人工知能だよね。アーティフィシャルインテリジェンスの略な。あらゆる情報の検索から、ナビゲーション、スケジュール管理、果ては、お悩み相談まで聞きたいことを音声入力するだけで最適な答えを用意して。レクラムはして返してプタフィ。テレビでも特集されてたわね。 Znając siebie, i tak bym tego nie używał. Zawsze jestem do tyłu, jeżeli chodzi o jakieś różne technologiczne nowinki. Hemma? Kurde, gdyby tylko zamienić ostatnią literkę. Najlepiej na to drugą literkę z określenia AI, co nie? Wprowadź swoje imię. Czy mogę je zostawić domyślne? Chyba nie. Tak, nie mogę zostawić domyślnego imienia. Tak, enter your name. Shonji Paradoj. Daję swoich widzów jak krowy. Kek! Czy ja chcę to zrobić? Czy ja chcę to zrobić? O, bardzo trudne zainstalowanie aplikacji na telefonie. O, nie potrafię tego zrobić w nowoczesnych czasach. Najgorzej. Jaki miał być defaultowe imię? To które w anime było stosowane i jak zwykle zapomniałem, jak on miał. To miałbym być synem pana Shinjiego. Amamiya. Właśnie, czy on jeszcze w mandze się jakoś inaczej nie nazywa? Bo mam wrażenie, że za każdym razem, jak jest protagonista personowy, to on się inaczej nazywa w każdym źródle. Właśnie, coś mi świtało, że był w ten Akira, ale nie pamiętałem dokładnie, jak, więc nie chciałem palnąć głupoty. Nie martw się, szefie, będziemy cię wykorzystywać jeszcze przez najbliższe 100 lat. Ja tu nie wiem, pomyślałbym, że to jak tutaj iść nauczyłem gotować przez te wszystkie czasy w Personie 5. Nie, no przyjechałem na wakacje, nie mogę tutaj pracować. Chyba aż tak źle w moim pojęciu jeszcze nie jest. Morgana! Ja nie chcę iść spać. Tak, proszę, nie przejmujcie się tymi 50 zapisami, które tu mam.
Nalegam o nieprzejmowanie się każdym z tych 50 zapisów, które tu mam. Czy jakoś tak? Nie, nie chciałam myślę tego usuwać. Nie martwcie się. Nie mogę. Goddammit. This is a chair. Czy muszę iść spać? Chyba muszę. このベッドの感触、懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよな、ここは。ちょっと待ってください、トスポラさん。明後日からか。楽しい夏休みになりそうだぜ。にゃふふ、我が輩もだ。それじゃあ、もう寝ようぜ。おやすみ。Velvetum, to jest dokładnie to, czego potrzebowałem teraz po powrocie do domu. Nie jestem pewien, ale jest spora szansa, że zaraz będą grube spoilery. Jest bardzo duża szansa, że właśnie zostaliście bardzo mocno rozpoilowani z Persony 5. A to dopiero pierwsze jakieś 20 minut gry. Cześć, Lawenza. Ono saikai o yorokobu beki ka, kanashimu beki ka. Tonikaku ima wa tsutome o hatashimashou. Koko wa yume to genjitsu. Powiedziałem ile czasu gry, a nie ile czasu streama, okej? Anata o koko ni uyobishita no wa hoka demo arimasen. Anata to anata ga ubai kaeshita hazu no mirai ni kiki ga sematte iru koto o shiraseru tame. Tachi arawareta imawashiki kono rougoku. Soshite sono tsumibito no sugata ga tsugete imasu. Anata ga futatabi unmei no toraware to natta koto. Nie przypomnę sańskiego. Muri mo arimasen. Kore wa anata ga kokoro no okusoko de kanji totteiru koto. Ravioli przyszła spoiler z Loli. W sumie to tak. Anata ga unmei to izanao to shiteiru. Sono jiaku na ishi o mae ni anata no uchinaru koe ga sakende imasu. Aragae to. Waga na wa Ravenza. Chikara o tsukasadoru mono to shite anata no yukusei o mitodoke nakereba narimasen. 申し上げた通り、このままではあなたを待つのはハムズ。Znowu świat sobie zrujnowany. Ja nie wiem. Wszędzie tylko ruina i zniszczenie. Jakaś pesymistyczna ta persona 5, tak wam powiem. Jasne. それでこそ、私の知るトリックスターです。この先にはあの時と同じ。それ以上の苦難が待ち。Okay, czyli dostanę swojego Yoshitsune z endgame'u, prawda? Dostałem swojego Yoshitsune z endgame'u, prawda? To nie brzmi jak tak. Oddaj mi Hasotobi, proszę. Chyba nie dostanę swojego Hasotobi. Najpierw mi każesz i spać, a potem narzekasz, że się wiece? Dobra, wychodzimy. Chcemy pogadać? Jasne. Pamiętajcie, żeby się nawadniać. Co Giro 2020 któryś? Czy w SNT 5 się zbliżamy? Jeszcze jakieś 15 poziomów? Chyba coś takiego. To nie ten czat, Sylwio. Cześć, Kutawa. Okej, okay, czyli Futaba za mi nie idzie. Dobrze. Generalnie lokacje i połączenia między nimi są też zauważalnie bardziej ograniczone niż były w
oryginalnej Personie 5, no bo mimo wszystko jest to dość mocno upeszczona gra w porównaniu. Dobra, nie chcemy, żeby Ryuji nas czekał. Tak o tobie mówię. Jasne. W sumie to absolutnie się zgadzam z Ryujimi. To jest dokładnie powód, dla którego nie znoszę lata. Optymalna temperatura to poniżej 20 stopni. Fight me. Emma? Widzicie, tak właśnie zaczyna się uzależnienie. Znaczy, zależy czy mówimy o datach in-game czy IRL. Halo, ja nie chcę tu umierać. A, in-game, no to pewnie tak. イベント、サジェスチョンです。渋谷705で、ヒイラギアリスさんのイベントが開催されています。あ?んだ?サジェスチョンって。スカーリスってマジかよ。何?シンプ?シンプアレート。ヒイラギアリスは日本のファッションモデル、アーティスト、キュートなルックスと、色彩豊かで独創的な世界観で人気を博し、 いや、いざしてるよ、ジェイフ。なんて、にくせおんじゃ。は、は、は。若者を中心に絶大な支持を集めています。おー、芸能人ってやつか。そんなに人気なのか。あの騒ぎ見りゃわかんだろ?生アリスか、テンション上がるわ。まあ、まあ、じゃあ、ポテンシャル、ちょっと寄ってかね。マジで可愛いから。 Znaczy, nie oszukujmy się. W Japonii kultura idolek jest bardzo rozwinięta, więc... Japonia i fanboyowanie Alicji w Krainie Czarów? Nigdy wcześniej. A my też dostajemy? Jabie, Alice no te sałaczata jo. Kimi megane niatteru ne. Gomen nasai, tanoshinde ne. Kalcioszka, pamięcioszka dostanę. Shiroi usagi wa fushigi no kuni e no annai nin. Autor Alice w Krainie Czarów był pedofilem. Po pierwsze, pierwsze słyszę. Możliwe, że nigdy się nie interesowałem na tyle. Po drugie. Generalnie nie wiem, jestem bardzo dużym przeciwnikiem czegoś takiego, że. A! Tak jakby. O co mi chodzi? Że to, kim jest autor, nie powinno wpływać na jego dzieła? Można je interpretować przez pryzmat tego, kim był, oczywiście, tak, ale moim zdaniem stwierdzenie, że autor Alice w Krainie Czarów był pedofilem, więc z automatu jego dzieła powinny zostać spalone na stosie, są dość dużym nadużyciem, a z pewnością po tym, co Kson napisał, przeczytałbym wiele takich opinii. Albo coś pokroju, już bardzo żałuję, że w ogóle przeczytałem jakąkolwiek jego książkę.
Oczywiście pozwala to, powiedzmy, mieć jakieś inne spojrzenie na to, na przykład co kierowało autorem do napisania wszystkiego, ale... Nie wiem, ja bardzo często staram się rozpatrywać rzeczy w kategoriach tego, że nie wiem nic kompletnie o takich jakby meta-informacjach. Tylko staram się coś oceniać na podstawie tego, co rzeczywiście wiem, widzę, a nie, że sobie gdzieś tam doczytałem przy okazji. Podejrzewają ludzie. Wow! To bardzo duże słowa, jeżeli napisałeś, że był, a nie, że istnieje szansa. Z całym szacunkiem, ale to trochę tak, jak ja bym powiedział, że Ksan to w ogóle jest gwałcicielem. Podejrzewam, ale tego nie udowodnię. No come on, no. Nie wiem, no jeżeli kiedyś coś rzeczywiście zostanie udowodnione, no to jeszcze powiedzmy okej, tak? Ale mówienie, że ludzie podejrzewają, więc tak było, no to jest tak kurwa głupie i tak kurwa tego nie znoszę, zwłaszcza w świecie, gdzie mamy coś takie jak kultura anulowania ludzi, to w ogóle tak mnie to wkurwa. Jezu Chryste. Za każdym razem, jak widzę jakąś sprawę w jakimkolwiek stopniu seksualną, tak? Czyli nie wiem, jakieś gwałty, jakieś molestowania czy coś, tak? Kobieta powie, że o, facet nie molestował, facet nie zgwałcił. Facet w tym momencie traci życie. Facet zostaje zwolniony z roboty. Facet nie ma kompletnie życia, odwracają się od niego znajomi. 2 miesiące później sąd uznaje, że kobieta pierdoliła od rzeczy, kompletnie nie wie, o czym mówi i w ogóle trafi do więzienia za oszczerstwa, a facet dalej nie ma życia. Pod tym względem akurat absolutnie nienawidzę tej kultury anulowania. I nie obchodzi mnie, czy zaraz leci się masa twitterowych julek i powiedzą mi, że jestem szowinistą i w ogóle gwałcicielem. Bo inaczej, też absolutnie rozumiem, że akurat tego typu sprawy są bardzo ciężkie do udowodnienia, tak? Zresztą najlepszy przykład jest, jeżeli chodzi o pewnego znanego piłkarza, który w wypadku którego wyciekły tak naprawdę dowody w sprawie, tylko że nie można ich użyć, bo wyciekły. A jak wiadomo, no byłyby to wtedy nielegalnie uzyskane dowody i no... Sorki, nie da się, tak? A przez to, że innych dowodów nie ma, to... Sąd nie jest w stanie go tak naprawdę skazać, bo dowodów nie ma, tak? A przestępstwem wtedy akurat chyba był gwałt, z tego co pamiętam. Nielegalne uzyskane dowody są nadal dowodami. Nie możesz ich zastosować w sądzie. Więc pod tym względem, no nie, nie są. Tam prawo z nielegalnie pozyskanymi dowodami nie da mi troszkę sensu. Trochę się zgadzam, trochę rozumiem, dlaczego takie prawo istnieje, tak? Ale też za bardzo nie chcę się na tym rozwodzić, bo powiedzmy, nie ma na tyle dużo wiedzy prawnej, żeby powiedzieć, na jakiej podstawie takie prawo zostało wprowadzone, tak? Że dlaczego takie prawo istnieje i dlaczego pewnie stwierdzi, że ono musi być, tak? Dlaczego rozumiem, że takie prawo istnieje? No bo siłą rzeczy byłoby to udowadnianie przestępstwa za pomocą przestępstwa, tak? Albo, nie wiem, to jest też pokoju dla mnie wymierzenie sprawiedliwości na własną rękę, gdzie niekoniecznie musi być to zgodne z prawem, tak? No,
siłą rzeczy nazywamy to sądaim prawa, bo przestrzegają prawa, tak? Więc no dziwnie brzmiałoby, żeby stosować coś, co jest nielegalne w sądzie, tak? Więc no pod tym względem absolutnie rozumiem, o co chodzi, tak? W oczach społeczeństwa taka osoba może być skazana. W sprawie cywilnej, z tego co pamiętam, jest dużo większa szansa, że taka osoba zostanie skazana, ale w sprawie karnej to nie przejdzie po prostu, tak? Zresztą, no, nie oszukujmy się, no, konsekwencje takiej sprawy karnej są dużo wyższe, tak? Czy moim zdaniem powinno być tak, że tego typu dowody powinny być moc wykorzystywane? To jest naprawdę ciężka sprawa, no bo... Zależy, powiedzmy, jak bardzo pewne są to dowody, tak? Coś wyciekło, nie można było tego użyć, ale ktoś chce to wyciekło, czy ktoś trzeci. Z tego, co pamiętam, to jakiś tam odpowiednik Wikileaksów to wypuścił. A tym dominowanym dowodem były w tym wypadku rozmowy też między prawnikiem piłkarza a samym piłkarzem, tak? Gdzie... piłkarz na nagraniu powiedział, że no w sumie tak powiedziała, że nie chce, ja i tak to zrobiłem, tak? Mówiła wyraźnie, proszę przestań, a ja i tak stwierdziłem, że nie słuchaj, robimy to, tak? No czyli efektywnie piłkarz się przyznał, tylko nie ten, nie oficjalnie, tak? Oficjalnie wiadomo, nikt rozsądny tego nie powie, tak? A w sprawach tego typu, dopóki nie ma się naocznych świadków, nie ma się nagrań, jakie można mieć dowody z tego, że do czegoś doszło? W większości przypadków się nie da, zwłaszcza jeżeli sprawa nie została zgłoszona na następny dzień, tylko dużo później, jak to często bywa w tego typu sprawach. Bo tego typu sprawy zazwyczaj są na zasadzie, że osoba pokrzywdzona musi odpowiednio długo dojść do siebie, tak? I dopiero wtedy się zastanawia, czy w ogóle warto to zgłosić. Rzadko się dzieje tak, że tego typu sprawy są w ten... Tego typu sprawy są zgłaszane z dnia na dzień, że tak powiem. Czyli wtedy, kiedy jeszcze, powiedzmy, można uzyskać jakieś dowody. I to jest właśnie ten problematyczny przypadek, gdzie wszyscy wiedzą, że osoba jest winna, ale jednocześnie nie można go skazać. Z mojej perspektywy jest to frustrujące i powiem szczerze, denerwuje mnie to, ale jednocześnie rozumiem, dlaczego prawo działa tak, jak działa, tak? I nie wiem, czy bym nie zmieniał. Bo też pytanie, jak klasyfikować wtedy nielegalnie zdobyte dowody, tak? Czy to będą na przykład dowody, które nie wiadomo, czy są sfałszowane, czy nie? Czy to będą dowody, które zostały pozyskane za pomocą przestępstwa, tak? Tego typu rzeczy. Czy przestępstwo nie okaże się większe niż samo to, co zostało popełnione. Nie wiem, powiem szczerze, nie jestem jakimś wielkim specem prawnym, tak? To podejrzewam, że Sebik właśnie by mógł więcej powiedzieć. Ja mogę powiedzieć tylko z perspektywy osoby postronnej, tak, że mnie taka sytuacja strasznie frustruje, ale jednocześnie ani ja z tym nic nie zrobię, ani nie jestem pewien, czy jest sens coś z tym zrobić. Na serio, podobno Alice jest bardzo urocza, ale miała dziwny stój. Wakatte nie na. Sore ga hoka no geinoujin to chigatte ii nja ne ka. Waga hai wa ando no hitosuji da kara na. Właśnie to jeszcze raz, od czego w ogóle zaczęliśmy tę dyskusję? Kore de ki wa sunda ka? Sasa to kiampu no kaidashi ni iku zo. Watte ru tte. W sumie powinienem dać się w kwadratowych nawiasach podcast albo coś takiego. Suya omae, kaadu moraete ta yo na. Ale ty nam da tam da? Powinienem przewidzieć, że tak to się skończy. Ludzie was rusali ty to korona. Musi! Szoga nie da, on takie kto i tara. Kolejna czarów Alice Hiragi. Hiragi Alice no Wonderland. Ej! Cisa na mozi de Cuzuki Garzo. Ema no Tomodachi Keywordo des. Minna watashi to Tomodachi ni natte ne. Tak. Okej, okay,
Jakiś podcast jeszcze możesz dołączyć. Jeżeli masz na myśli sejwikowy, to powiedzmy... Nie wiem, wyznaję zasadę, że nie wpycham się tam, gdzie nie zostałem poproszony. Co najwyżej mogę sam zasugerować jakiś taki podcast, ale to też byłoby na zasadzie czegoś oddzielnego, tak? Powiem tak. Moim zdaniem, gdyby w Sevik chciał zrobić jakiś podcast, to by to ze mną skonsultował i mogę, tak? A jeżeli nie chciał jako tako, to... Nic mi do tego, ja się na siłę nie wpycham, tak? Czasem dyskusje się zaczynają od wiki, jak ja zmyślniasz się postami. Czasami też dyskusje zaczynają się od tego, że Shinji wrzuca jakiegoś mema z katolików. W każdym razie, najwyraźniej Katako, dostaliśmy od Alice Hiragi. Przeniosła do Metaversum. Najwyraźniej nie jesteśmy jedynymi, którzy zostali przeniesieni. Najwyraźniej Alice nie jest aż taką dobrą osobą, za jaką można by ją mieć. Klejnociki. Na szczęście to tylko śmieciowi policjanci, więc nie będzie żadnego problemu. Generalnie jeżeli chodzi o walki w personie Prince Tiger z drużynowe, to my kontrolujemy nas tylko jedną postać, tak? Żeby nie było żadnych wątpliwości. Pozostałe postaci z naszej drużyny, czyli w tym przypadku Morgana i Ryuji, będą kontrolowane przez AI. I cały czas próbuję kółkiem używać Evade'a, przez to, że za dużo Elden Ringa ostatnio. Mam też jakieś podstawowe kombosy, które były podane. Zazwyczaj jest to odpowiednia kombinacja kwadratu 50 sekundów. O nie, Pixie, najgorzej. I wbrew temu, co można pomyśleć o gatunku Muso, twórcą udało się wprowadzić tutaj elementy personowe tak w miarę zgrabnie. Trzymając L1 wciskając X-a możemy używać umiejętności persony, które podobnie jak w normalnej personie mają swoje własne żywioły, mogą trafiać słabości i w ogóle bla bla bla. Więc tak, wciskamy L1, wskazuje się obszar działania. Przeciwnicy, którzy będą podatni na jakiś atak, będą zaznaczeni na czerwono, normalne obrażenia są na biało. W tym przypadku niestety nie mamy żadnego wyjścia, tylko musimy użyć Eichy, który jak widać też to kosztuje nas jakąś 1/3 many. Bo czemu nie? Myślę, że tak będzie najrozsądniej. Jeżeli powalimy przeciwników, to możemy użyć kółka, żeby wykonać autoataka. I generalnie najlepiej z tego korzystać tak często jak to możliwe, na tyle na ile pozwoli nam oczywiście nasza mana. Dla mnie najgorzej jest jak teraz w Elden Ringu próbuje cokolwiek zatwierdzać X-em. A tam nagle wprowadzili zatwierdzanie trójkątem i takie what the fuck? To jest najgorsze. Ale to tak z tego co pamiętam trafia wszystkich przeciwników, którzy są w danym momencie powaleni danym atakiem. Nie jestem pewien, czy jako tako konkretnie tylko ten atak, którego ostatnio użyliśmy, czy wszyscy. Ale na pewno możemy atakować powalonych w jakimś tam obszarze. Można wyleczyć się stosować elementy przedmiotami albo recovery skillami. Niektóre elementy można przyspieszyć przez wklepywanie inputów. Jeżeli jesteśmy zszokowani, to mamy zmniejszoną prędkość poruszania się. Na zszokowanych przeciwnikach ataki fizyczne i nuclear odpalają tapienia techniczne.
I ataki zszokowanego psionika mogą wywołać nas zszokowani. Niestety my jesteśmy teraz zszokowani, na co musimy zwracać uwagę. Nie, zobacz, tego dużo. Nie chciałbym przegrać w pierwszej walce, która nie jest taką kompletnie tutorialową, więc naprawdę chciałbym tutaj uważać. Dobra, trochę cię nie padło. Cześć, co ty mi teraz zaspoilowałeś? Tak orientacyjnie, nie mówisz konkretnie. Nie, serio, zapomniałem. W Cyclesach możemy używać też momentów otoczenia, tam gdzie będą prompty do tego. Wciskając kółko możemy na przykład skoczyć sobie na latarnię. I z nich możemy wykonywać specjalne akcje. One są różne zazwyczaj ten. Zazwyczaj sprawdza się do jakiegoś szybszego ataku. Na przykład takich tutaj. Skakujemy sobie. Możemy sobie skoczyć na dół i się tak kręcić i dość mocno przydać. Bardzo nice. Ojej, przepraszam. A, to jeden boss ma tego formę. Okej. Okay. Dobra. Na radarze widzimy, że przeciwników wciąż jest cała masa. Teraz jakie były kombinacje? Tak, tak. Au, au, au. Pamiętaj, co mówiłem, że chciałbym nie umrzeć? Nie mam przedmiotu. Okej. Okay. Nie wiem, jak nie wiesz, że taki bym chciał. Czy ktoś... Mogę użyć umiejętności kogoś innego, bo podejrzewam, że mój dobry przyjaciel Morgana miałby w tej chwili coś do podleczenia, a moje 1 HP mnie trochę niepokoi. Morgana, chcesz mi pomóc? Nie lecz siebie, lecz mnie, chuju! Morgana, tyle jest. O, tutaj bym bez was tylko zjeł, widziałem, nie? To na szczęście dostajesz tak naprawdę głównie tak grubka. Tu strzelę sobie jejką. No i nawet się udało ten... nie zajść bez olautowania. Ja żyję. To jest ostatni przeciwnik. Już nie. Już wszystko? Cześć, przyszedłem pierwszą lądę. Nie! A co? Ja nigdy nie przejdę pierwszej lądy. No, na szczęście możemy sobie bardzo grzecznie uciec. Bogiem. Wygląda jak metaversum, ale nie jestem pewien. Uwaga, uwaga! Kontrowersyjna opinia! Uwaga, uwaga! Kontrowersyjna opinia! Naganon PV3 to bardzo dobra gra. Zarówno jako ogólnie gra, i jako Daganronpa. Uwaga, uwaga! Koniec kontrowersyjnej opinii! Czekajcie, na chwilę wyłączę. Muszę iść po popcorn, tak na wszelki wypadek, jakbyśmy mieli jakichś fanów Danganronpy na sali. Nie, żartuję, żartuję. Bo wiem, że bardzo dużo fanów Rompy nienawidzi V3 za to, co zrobiła... Znaczy, inaczej. Nienawidzi
za to, co zrobiła jako taką fabularnie, a nie za to, jak się przez pierwszy tam pięć spraw grało, tak? O tak powiem. To bardziej jest tego typu kwestia. ここが本当にパレスなら歪みの核お宝があるはずだそれらしき匂いがなくもない調べていくうちにいろいろとわかるかもしれんそれ次第だ。たまびれしてんで我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしなセビカドテイポジティグドエピアニーノやるしかねえな。 Ale żeśmy uciekli. Najlepsze ucieczki. Ha! 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 Au! Daliśmy się złapać jak kompletni amatorzy. I nie po raz pierwszy dostaliśmy od policji w pierdol. O idę, Jezu! Tym razem przynajmniej nas nie naśpają, prawda? Prawda? Spicy. Nani, kono kotachi? Ha! Zoku o tskamaeta no desu ga, negai ga ubaezu, sono mama tsurete kimashita. Negai ga ubaenai? Nani sore? Nie można ukraść czegoś, czego nie ma. Po co, już mnie nie pamiętasz? W jednej grze zwala jakiegoś azysku zwala półboga, tylko po to, by w następnej grze zebrać battle losowych typu z ulicy. I know, right? To jest zawsze urok jakiejś gry, która ma sequele i ma te same postaci. Au! Leją. Tylko czekam, aż znajdą się ludzie, którzy powiedzą... Ale fajnie. To nie stało długo. No nie wiem, Yuji, dopiero co simpowałeś, Alice. Z Bogiem. Czy chcesz zacząć swój obecny progres? Jasne! Po prostu nie mogę. Czy aż tak bardzo hejcisz głosy Rudziego, czy do czego teraz pijesz? なんとかな。ちくしょ。ひでえ目にあったぜ。あのやろ。あれが本性ってわけかよ。いきなり分殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー。ああ、たんどしたばおしげをしっぴえど。ならいいけどよ。あのやろ調子に乗りやがって、さっさと戻って一発かましてやんねえと。 Wygląda jakbyśmy byli na kompletnym wyspisku. Tak, to kojarzę coś kompletnie innego. Wiesz co, to trochę tak samo jak Yusuke słucha się strasznie dziwnie, biorąc pod uwagę, że Sugita ma tyle różnych ról, że ciężko go nie kojarzyć. Nie, cały czas jak myślę Sugita, to myślę o tym. Albo Kionie, albo o protagoniście Mushoku Tensei. O japońskich cały czas mówię, bo angielskich kompletnie nie kojarzę. Ja mam pełne HP, nice. Z przedmiotów mamy tylko te, które dają skille. Jak już mówię, nie chcę z tego korzystać. Teoretycznie ekwipunek miałbym do zmiany, ale... Czy wypada? Gram na hardzie? I co z tego? I tak nie wypada.
Czy mogę postawić dalej? Ogólnie powiem tak, no jeżeli ogląda się trochę chińskich bajek, to zdecydowana większość castu z tego Persony 5 jest znana z czegoś innego. Kostki. To proszę, niech nie zacznie się świecić na jakiś organiczny sposób i nie zmieni się w Knife and Mother. Butują mi Sofię. Ravioli, ravioli, mam swoją własną kostkową loli. Nie, po prostu Sofia. Kim ty jesteś? Jestem Sofia. Towarzyszka z gości. Jesteś czym? とってもよいジョーカー。覚えた。ジョーカーはここがどこか。おい。かよ、じゃあ、ポドソイ。メと、普通にクリプトにまにえ、わしべいめ。て、どなた?何があったんだ、ジョーカー。 To coś nowego. Morgana powiedział komuś, że jest kotem. Dlaczego to doszło? Nie wiem, skoczyła z pudełka. Ha? Sofia. あのアリスってやつにやられたのか。アリス、ピエシャ、スペシャ。わからない。記憶が消えてる。消えてるって。あいつは何者だ、ジョーカー。よく聞いてたけどよ。ねえ、そう、はよ、め。パイティンが出てきたのは、スコットワースコスキー。と言いたくて呼べろ。 手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。敵意も感じないが。とにかくよ。まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか?Problem? Ktoś powiedział problem? Macie problem? 困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人。人の役に立つために生まれた。 助けてくれるってのかよ。そうだ。え、してい、じゃあ、まず。いや、なんか迷ってるっつか。出口を探してるっつか。出口。近くから出られればいいのか。え、ば、ポモジェ?モジェ?ひとまずそうだが。オッケー、任せろ。出口を探してくる。じゃあ、ないで、どこへ行った?おい、一人で行くな。 Jakoś widzieliśmy. To chyba nie mamy wyboru. Ruszajmy. そうだな。脱出の手がかりになるかもしれない。大丈夫かよ。怪しさ全開すぎんだろ。まあ、放置ってわけにもいかねえか。おい、待て。シャドウに見つからないように気をつけろよ。でも見つかってるし。離れろ、ソフィア。 Jeszcze raz, jakie mam kombosy? Całe cztery? Bogactwo nagród. Pamiętaj, ja całe życie grałem na japońskim, więc ciężej byłoby mi się przyzwyczaić do tego. Do angielskiego.
なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗団。ここの主にとっては。Tylko czekam, aż będzie coś po co. Jesteście złodziejami, to nie mogę wam pomóc. 怪盗団。かっこいいな。OK, nie jest aż tak źle. そこかよ。気が抜けるコメントありがとうよ。To już nie tylko tylko na walnie koniec fał przeciwników. No tak, tak mówiłem. Generalnie na tym polega gatunek muso. Najlepszym przedstawicielem chyba jest Dynasty Warriors tego gatunku. Joker wa watashi o tasuketa. Kondo wa watashi ga Joker. Ja nikomu nie pomagałem. Watashi o tsukatte kure, Joker. O. 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 Yoku wakannai kedo. Nanka ii yatsu ppoi na, omae. Dou suru, Joker? Nie mamy wyjścia. Zróbmy to razem. Okej. Yoroshiku na, Joker. Sore to neko to gaikotsu? Tak, to tylko. Joker. Ja jestem Skaruda. Pamiętaj. Wagahai jest Monada. Zmieniaj się. Dlaczego jesteś? Jak zignorować Morganę w jednym prostym kroku? Ścigajmy się. Sofia ga makikomareru to yakkai da. Narubeku teki ni mitsukaranai youni na. Na górze mamy nasz obecny cel i wskazówkę, jak go osiągnąć. Mogę to zaskoczyć? Nie. God damn it. Cały misterny plan. Krzynka? O, ja naiwny. Misja jest kultowa. Tak długo jak nie trzeba upewnić się, że jej się nic nie stanie. Dobrze, niebezpiecznie. A mogliśmy mu takiego ładnego backstabika zajebać. O nie, trzeba było wyskoczyć. I tyle było z misji eskortowej. Żartowałem. Prawda to? Nothing personal, kid. Ganie zazwyczaj jest tak, że ci najbardziej szarzy szeregowi przeciwnicy są do klepania, nie zastanawiając się nad tym, co się dzieje. Jeżeli się zaczną pojawiać jakieś demony, to wtedy możemy zacząć myśleć, czy warto robić cokolwiek innego niż po prostu kombinację kwadratrykon. Teraz nie pamiętam, czy w tym momencie mamy możliwość przejmowania kontroli nad innymi członkami drużyny, czy nie. Bo wiem, że ona na pewno się w którymś momencie odblokowuje. Ale... なんかめっちゃ強いし戦えんなら初めからそう言えって。あ、ポテントベブをあれ、人ピタオ。我が輩たちの変身とはまた違うようだが、怪盗団の真似をしたらこうなった。と、なんかあれじゅね。だな。つか格好もそうだけど。ペルソナ。ペルソナ、ペシャスペシャ。さっきの戦いでお前が使った能力だ。あの箱みたいなやつさ。あれは武器だ。戦うのに必要だろ。ソフィア、
は一体何者だ？私は人の良き友人、ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。I usłyszysz to jeszcze wielokrotnie. Karane koto ga ousugiru na. Daga nonbiri shiteru yoyu mo nai. Torikaku, ima wa koko kara deru no ga senketsu da. Soda na. Przede wszystkim to chciałbym tą skrzynkę, jaka tam była. Daga yotte kitara mendokusei shi. Tsuka, tatakau no mo kyoryoku shite morao ze. An dake yareru ya mondai nee daro. Aa, dashitsu hōhō ga wakaranai ijō, senryoku wa ooi hō ga ii. Tanomeru ka, Sofia. Okay, makasero. Tylko na siebie tam uważaj, bo nie chcemy kolejnych martwych ludzi, jak ja prawie, w pierwszej walce. No i przynajmniej się nie przejmuję, żeś mówi do niej pewni ziołku. Nie, ze mną wszystko okej. Okay. Speed quick, no jest sposób napisania postaci. Nie wiem, o czym mówisz. Okej, to nie była skrzynka, to był po prostu lód do zebrania, ale... Coś jest? A, jest. Można sobie wejść. Nice. To jest ta dziwa skrzynka. Co? Datte bajo? Kumalski? Kumalski nigdy for... Nigdy forget me. Dobra, co? Czym jest to, co znalazłem? Plus 10 HP? Zawsze. Okej, okay, to jeszcze raz. Czy mogę zmienić wyekipowaną osobę? Już tak tujmy. Chyba nie. Przynajmniej nie na ten moment. Nie na ten moment. Chyba, że w konfigu coś będzie. Config, key config. No nie, nie widzę żadnego. Ja też prawie kurwa nie przeklinam. A więc mogę sobie... A ja mam double jumpa, nieważne. Jezu. Już chciałem narzekać. To by dopiero było quality narzekanie. Na coś, co kompletnie nie miałoby sensu. Jestem pewien, że nie będziemy z tego korzystać. Za dużo ode mnie oczekujesz, Morgana? L1 trzymamy L1 strzela z pistoletu. Po walce amunicja się odnawia. Prawe nogi możemy wybrać, kogo akurat strzelamy. Naiwnie myślałem, że może wszystkich się uda przejść, ale chyba mi to nie wiesz tak dobrze, jakbym chciał. Trafię? Nie wiem, czy wszystkich, ale część na pewno. Przy okazji, któreś combo z automatu narzuca Ejkę, tylko nie pamiętam które, co? Tak, 3 razy kwadrat i trójkąt narzuca Ejkę na koniec. Więc to też pozwala nie zużywać efektów na wstukiwanie tych... na wstukiwanie słabości. A, czyli Morgana nie miał jej wcześniej. Ot kurwa. Ale używał jej. Ale... nie wiem, o kój chodzi. Ja nie pytam. O, siema. Przeciwnicy też mogą go używać umiejętności, kiedy pojawia się na takich
nad nimi w ikonę umiejętności i nazw, a to oznacza, że będą jej próbować się użyć. Biorąc pod uwagę, że w przeciwników raczej na raz mamy jakieś setki, to może czasem być ciężko ogarnąć, który akurat używa i w kogo, ale wiecie o co chodzi. Nie ukrywam, że moja orientacja w terenie w tego typu grach zawsze jest średnia. Teraz na przykład tylko widziałem, że leci Zio. A ktoś uberzał w Berna i chyba byłem to ja, prawda? Nie, to Morgana. Pętowani inni drogę Marą. Chyba... Przez te parę dni niestety między walkami się nie leczymy. Fajnie by było. To teraz pytanie, czy... Mogę chociaż... Używać umiejętności między walkami? Dlaczego nie? A, nie mogę. Chyba że jestem ślepy. I to gdzieś było. Okej, to nie jest coś, co chciałem. Poczekajcie, w itemach tego nie było, w equipie nie. W personach widziałem, co się dzieje w tasach, tylko mogę przeglądać statystyki na razie. I nie mogę używać między walkami Dini. Ale niech tak będzie. No jeżeli Morgana zaraz padnie, nie byłby to pierwszy, ani ostatni jest. Padł przeciwników kolejnych. A możesz? Zwłaszcza w grze typu musu. Czy mogę olać Morganę? To jest ważne pytanie. Persona 5 i niemożność olewania Morgany. Nazwij bardziej ikoniczny duet. Może? Spróbujmy. Ale to na pewno pomoże. Zwłaszcza, że wychodzą, możemy to powtarzać. A to, że przy okazji zostałem podpalony, to już zupełnie inna sprawa. Przeciwnicy sojusznicy mogą nas wspierać w trakcie walki. O, patrzcie, Morgana jednak umie używać DI, kto by pomyślał? Okej, chyba wsią. Sofie ma umiejętności podobne jak normalne persony, tylko że z znakami zapytania. Uwierzcie mi, nie zmienia to absolutnie nic. Dziękuję, też to zauważyłem wcześniej. Ale na wypadek, jakby ktoś nie zauważył. Czy jestem w stanie tu skoczyć? Oczywiście, że nie. O, ja naiwny. Jestem na górze, czyli mnie nie widzą, prawda? Prawda? Prawda. Prawda. Au. Zostałem skamowany. Kompletnie oskamowany. Okej, chyba muszę przestać. Nawet jeżeli te interakcje zazwyczaj często są fajne. Pewnie. Oj, Zio. By we mnie zaciało. Showtime. Może pobiegnę w jakieś miejsce, gdzie będzie więc sensu użyć jego? Bo tutaj zdecydowanie na to nie wygląda. Tutaj! No właśnie... Trzeba pamiętać, że one idą w pionie tak jakby i przez to mogą być trochę mylne.
Bo w pionie tam w pozorom aż tak dużo miejsca nie ma. A dobrać. Jeden pizzy się nie boję. Maska. Bardzo mi się podoba, jak Sofia motkuje w tej swojej walecznej formie. A po wykonaniu cienik pokazałem sobie prawdziwe formy, mogę się pojawić maski, biorąc maskę albo kończąc walkę, otrzymałem nową personę. Podnieść maskę. Nie jestem pewien, do czego w tej chwili... Dlaczego w tej chwili pijesz tak naprawdę? Co Pixie takiego miała niby? Bo nie kojarzę w tej chwili. I przede wszystkim, czy ty się czegoś uczysz te rundy? A, ma kom... Okej, w ten sposób. Okej, rozumiem. Rozumiem! To rzeczywiście może być całkiem przydatne i wygodne. Czy mogę go strzelić? Myślałem, że mogę. Ale chyba nie. Nie, słuchajcie, na pewno jak przejdę po cichu obok, to mnie nie zauważy. Pojo, Bajkon. Joka, saki no persona no chikara, tameshite miyou ze. Czy muszę? Ale w oprawę trzymając sobie to zmiana persony. Chyba na szczęście możemy je zmieniać też w walce. Daj Pixie, użyj Dio. Realnie to jest pierwszy jako taki miniboss, którego spotkamy i minibossowie w tej grze mają paski tarcz, znaczy paski ikonki tarcz. Po przebiciu takiej tarczy możemy wykonać atak one more. A dopóki nie przebijemy mu tarczy, to obrażenia, które mu zadajemy, nie będą jakieś super duże. Generalnie. Tutaj to było tak, tak, tak i tak. Chyba. Kolejny one more. Ale pięknie trafiłem. Chodź, chodź. On będzie teraz szarżował. Nie wiem, czy nie chcę najpierw właśnie tej mojej, która mi się daje. Oczywiście mając cały czas na uwadze. Możesz mieć. Na szczęście możemy rozpocząć walkę po prostu od początku. Chciałem właśnie powiedzieć, że cały czas mając na uwadze położenie Bajkorna, ale jak widać nawet to mi nie wyszło. Dobra, czy jeszcze raz, Zio? Nie weszło? Okej, teraz weszło. Ale pięknie kombo nie chodzi. Chodź, tak. Dobra. To już widzieliśmy. Co jest Zio strzelić? On teraz zaszarżuje. Aj. Au. A, wiem w czym jest problem, próbuję dodżować półkiem. Hehe. Nigdy wcześniej. Dobra, pytanie czy mam coś co teraz techniczne na kurwia? No nie, nie, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Może znowu z jego strzelić. No i będzie był lunge'a. A, one more. Jeszcze Zio. Nie mamy many, ale tym się absolutnie nie przejmujemy, bo nawet bez many możemy kończyć combo Zio. Jeżeli tylko nauczy się trafiać. A jak wyczerpiemy do końca pasek, to możemy przejść w Gazolauta, który trochę zada. Nie mówię, że jakaś super dużo, bo walka się jeszcze nie skończy. Technikale odkrytów.
Krytyki są kompletnie losowe, technikale wchodzą zawsze, jeżeli spełnimy określone warunki. I technikale są powiązane głównie z efektami stosowymi. Nigdy nie pamiętam, które kiedy wchodzą, ale to jest też pokroju, że na przykład jak przeciwnik jest zszokowany, to lepiej na niego wchodzą ataki fizyczne, jak jest podpalony, to nuklear, coś takiego. W sensie, że działają takie kryty, o, w ten sposób. Tylko nie pamiętam w tej chwili kombinacji, tak? Poprzez używanie umiejętności danej postaci możemy uczyć się masterarców. Tutaj na przykład dostaliśmy marking shot, dzięki któremu możemy wykonać dodatkowy atak po trójkącie. Czy mogę zobaczyć, co jest następne? Nie. Możemy follow-up atakować kółkiem. No spokojnie, nie szaleć. Powiedziałem nie szaleć. Mogę jeszcze raz. Które to było kombo? A, to był follow-up atak, okej. Okay, dobra, to już pamiętam. To nie było to combo. To nie było też to combo, ale to mi wystarczyło, żeby go dobić po prostu. Cześć tam Bóg. Czy mogę wygrać nie robiąc nic? Moja drużyna pędzej czy później raczej by sobie poradziła, ale i tak to nie jest coś, co wolę rzekować. Jak jesteśmy po zawalku, to możemy wcisnąć się strzałkę w dół, żeby się automatycznie wyleczyć. Tylko będzie on zużywał wiadomo przedmioty i umiejętności leczące, tak? Co w momencie, kiedy nie mamy jakby super dużo SP-ków, to jest odrobinę ryzykowne. Czy mogę iść do tego stanę? Nie. To jest zawsze mój problem, że można się zmylić tym, jak się walczy, w sensie kierunkowo walczy. Owszem, to wygląda jak wyjście. I fajnie było wyjść. Dobra, teraz pytanie, jak wyjść z tego metaversum. Tak? Okej, mam w pobliżu wyjście. Okej, dzięki za info. お前出口はこっちだ。ついてこい。おい、待て、ソフィア。どうなってんだよ、あいつ。とにかく後を追うぞ。 Piękny jest ten zamek, nie powiem. Zwłaszcza te wielgachne spuki oczy. Okej, przynajmniej mamy drogę wyjścia. To jest z portalem. Okej. Moje ulubione wyjaśnienie. Shinjiro, Joker. Ale chyba niech ci będzie. I tak nie mamy lepszego wyjścia. ソフィアの話を信じるしかないか。あ、お前は一緒に来ねえのかよ。私はどうしたらいい。うん、さあ、皆さん。ちゃんとやべさんと出して。ジョーカーの言う通りだ、ソフィア。そこら中シャドウだらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どこ。にまず、ちょっと。たくしょうがねえな。 Panie i panowie, Ryuji właśnie podrywa małą dziewczynkę. Sofia, wsiadaj do portalu. I tyle nas widzieli.
Wracamy do Tokio. Całą naszą trójką. 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 Dzięki, Emma. それよりあいつはソフィアはどうなったんだよソフィアそれらしいのは見当たらんなソフィアおいちっこいないるなら出てこいってびっくりしたけどユージラビドクワニトソウミネレピザサシナシビオワダビディオテシネスポソウ今の声ソフィアかどっから聞こえた？ここだここ。ジョーカーのスマホ。よし、ソフィア、I guess。だこの白いの。よ。うわあ、なんか出てきた。うん。ん？二人とも着替えたのか？お前、ソフィアなのか？そうだ、私だぞ。というか。Mamy teraz własną waifu w telefonie. Cześć, co? Kocci no sekai ja. Neko no sugata o shiteru. Mona? Omae ga? Tanuki ja nakatta no ka. Chigau tte itta daro? Tylko czekam, aż pojrzę z kotem. Nande smaho ni utsutten da yo? Nande tte? Watashi wa AI da kara. AI? Biorąc pod uwagę, że znaleźliśmy ją w jakiejś robotycznej kostce. あの賢いやつか？でもあとどうかセンス？人工知能だ。マジかよ。Zawsze pytanie jest, dlaczego jesteś na moim telefonie? 近かったから？To w sumie lepiej niż na moim niż na Jurego. ジョーカーの匂いを追ったらここだった。匂いってモルガナかよ。AI だからこのスマホの中に。データとして移動してきたってところか要はそこに住んでるってことかよ狭いが必要なものは揃ってるから居心地はいい ona żyje w moim telefonie i nie płaci czynszu 突っ込む気力もねえわとにかく無事に帰ってこられて一安心だななああの中で襲われてた連中は捕まったままかよわからんいやなペンネにそこに死にしたわなすべがないだろうなA co jeżeli ona jest baterią? W sumie jak wspomniałem o tej baterii, to przypomniały mi się wszelkie durne memy związane z dziewczynami w telefonie. I nie jestem pewien, czy powinien się nimi dzielić. Mam nadzieję, że ktoś od razu załapi, o co mi chodzi i nie będę musiał tego tłumaczyć. Nie będę kłamał, będę bardziej komfortowy z niedzieleniem się. Zostajemy do kryjówki, będzie okej. そうだな。ここで考えていても仕方ない。一旦ルブランに集合だ。これからどうするか決めないとな。こいつはどうすんだよ。あ、バベベボ、シェリーもインテレフォンね。私はここから出られないみたいだ。こっちに来たらネットに繋がっていろいろ確認できたが、私の記憶は消えたままだ。復旧手段も見つからない。ソフィア、połączyła się z siecią i dowiedziała się wielu rzeczy. これからどうすれば。O, jest z nami. I tak cię nie wrzucę z telefonu. Ma, minna ni setsumei suru toki, Sofia ga ireba hanashi ga hayai kamo na. Aitsura donna kao sun daro na. Mata Pares mitei no ga dekite ru. O, tak, na pewno będą się cieszyli. Ej, słuchajcie, pamiętacie ten katastroficzny kryzys, który nas spotkał jakiś czas temu? No to mamy powtórkę. Na szczęście wszyscy jesteście teraz na pierwszym poziomie i z siecie. Więc będzie fajnie. Ale Sofia się ze mną zgadza. Będzie fajnie. Naruhodo. Zmari, Jiragi Aris no shoutai de isekai ni iki. Nazo no shoujo Sofia ni michibikarete, modotte kita to. Tak, jakiś problem? Nanka sou iwaretto, sugei button da hanashi da kedo yo.
だが事実だぜ。この目で見てきたからな。Tak, tylko sobie śmieszkujemy. Spokojnie. Oj! Soko de bokenna! Jajakoshiku nanda ro ga! Wakatta wa. Jōdan de yū youna ryū wa nai mono. Tonikaku, sono Sofia tte ko ga ichiban jijō o shitte sō ne. Ima wa issho ni iru no? Sofia nie wie kompletnie nic. Sōda na. Hyakubun wa ikken ni shikazu da. Chyba że nagle czegoś się dowiedziała. Siema, przywitaj się. Staba chyba powinna być najbardziej podekscytowana. Jako rezydentny nerd i geek. ここが怪盗団のアジトか。怪盗たくさんいるな。歌い出した。これはなんと愛らしいデザインだ。切なさの中に。Ty Józef zaczęłaś kulturę? Dosłownie? I w przenośni. Zyłakede, koizga Sofia da. Yoroshiku na. Sugee! Kachi de ishi motta AI to ka. A tam futaba. Futaba byś się też byś dała radę. Itta toori datta ro? Józef i Józef? Nie widzę problemu. ね、初対面だし。私は新島誠。よろしくね、ソフィア。私は奥村春です。大学生だけど、会社のお手伝いもしています。私は高牧アン。あ、ちょ、tak to be fair。ten Makoto jeden ma nieoficjalne imię、okej? 己を磨いている。次は私だな。私は桜双葉まだ微妙にコミュ障だけど今どうぞお見知りおきするでござそろそこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろうつか双葉一番仲良くなれそうだよな誠春アン祐介双葉だな覚えたお前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだなあーそっか説明してなかったな俺らは怪盗団で敵に素性がバレないように。Co im przypomina, bo w sumie gdzieś widziałem jakieś nagłówki odnośnie tego, że Arena Ultimax jest obecnie w bardzo kiepskim stanie na PC-cie. Czy ktoś może potwierdzić, zaprzeczyć? Bo słyszałem, że port jest absolutnie spierdolony i niegrywalny. Soda, source code, mite miru ka? Tak to be fair, samo określenie człowiek drzwi bez kontekstu nie mówi absolutnie nic. Więc bardziej rozwodzenie się na tym, czy to spoiler może być spoilerem. Data no crash nara fukkyu dekiru ka mite yaru zo. Sore wa fukanou da. Jibun de arayuru te o tsukushita. Wszystko mnie boję, jak na przykład każda postać czuje potrzeby wypowiedzenia się na każdy temat i ze swoim quickie speechem. Na temat quickie speecha wiem, że ktoś już wcześniej narzekał. A co do tego wypowiadania się to... Czasem mnie to razi. Zwłaszcza jeżeli są takie sytuacje, że dosłownie każda postać się musi po kolei wypowiedzieć. A że nie jest to jakaś, powiedzmy, naturalna rozmowa, że... sobie po prostu gadają i ktoś na sobie coś tam od siebie wtrąca. Takich często jest na przykład pod koniec gry jakaś taka seria dialogów, że ma się jedną osobę, protagonistę i każdy członek drużyny musi dać coś od siebie. Przechodzimy do następnej kwestii dialogowej. Każdy członek drużyny musi dać coś od siebie. To jest dla mnie dużo bardziej frustrujące. Nic strasznego. A, kini sunna, Sofia. Homedy to.似たような境遇だったからな。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ。今はそっちじゃねえだろ。そうだな。あの異世界、パレスの話に戻ろう。普通に考えると、ヒイラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね。
ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。Tak, że były tam holdy cieni, a nie tylko pojedyncze. Ningen tachi ga shadow ni osowareteta itanda. Futsuu no hito ga paresu ni? Tak, tak jak my. Isekai nabi o tsukatta no ka? Demo, are wa mou kieta hazu ja. Sou omou yo na. De, koitsu no deban tte wake da. Emma, zagaj despacito. Emma? Ah...どういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割してんだよ。アリスの友達キーワードを入力したら、我が輩たちは異世界へと運ばれた。じゃあエマってやばいアプリじゃん。トブポミスラウ。普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消せなかったのに。Tak, tylko powiedz, tylko powiedz ludziom, którzy zaczęli korzystać z tej apki, żeby zrobiła za nich wszystko. Hej, odinstaluj to. ジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないな。あ、ちょっとどんな病院の？あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか？そうだ。この目で確認しないことには始まらん。それに私まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん。私もまずはそれでいいと思う。でも。同じ方法で入って大丈夫なの？また襲われたら。Zawsze możemy to po prostu zostawić。なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日改めて潜入ってことでいいか。さあ。よし、決まりだな。ならば明日。Na szczęście wszyscy wypadli z formy i będą absolutnie bezużyteczni w walce。渋谷の連絡橋でいいな。とその前に。後でソフィアの中身見せてくれ。約束したよな。こいつは解析の死骸がありますぞ。痛くしないからな。大丈夫かこれ。ねえねえ。多分腕は確かだから。しかし集まった途端にこれかよ。やっと przyjechałem na wakacje, a nie. Wyobraźcie sobie, przyjechać na wakacje.Jesteś rzucony do roboty. Musi zaczekać. Niku to kamp? Zanęda, ale enki da ne. Onore fukakaina isekai. Kono hooks ga amasugiri ni shite kureru. Ya, isekai wa kirenei daro. Kiru nara shadow ni shitoke. Nyahoo.A tam, tylko odrobinę rozpierdol był. Możemy sprawdzić tutoriale, które już widzieliśmy poprzez system menu. Jeśli co jeszcze możemy zrobić. Zapisać. Mieliśmy trochę długą pogadankę, nie będę kłamał. Swoją drogą, tylko czekam, aż się znajdą ludzie, którzy zaczną zaraz mi narzekać, że czemu muzyka tutaj jest taka sama jak w Personie 5? Nie, nie cała, tak to be fair. Ale sporo motywów jest użytych ponownie. Nie jest to moim zdaniem jakiś wielki problem, ale gdzieś tam w głowie chodzi, że fajnie było, żeby chociaż jakoś trochę zaaranżowali to. Bo... Powiem tak, po 100 godzinach gry w Personę w oryginalną, jak tutaj ten się słucha jednak oryginalnych, to masz takie...Kurde, mogli chociaż to odrobinę zaaranżować, tak jak zaaranżowali na przykład te motywy w Metaversie lecą. W każdym razie... Pozwolę sobie na dzisiaj grzecznie i kulturalnie zakończyć tą Sonę 5 Strikers. Plan jest taki, że jeszcze nie wiem co ja będę robił z tą nieszczęsną personą, to jest ten problem. Bo cały czas się zastanawiam, co z tym nieszczęsnym Elgato wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najszybciej uda się je ogarnąć, jeżeli chodzi o naprawę. A wtedy raczej bym wrócił w ten, do SMT. I nie wiem, czy bym zajął sobie po prostu kolejny dzień na Personę, czy po prostu zaczekałbym w ten...
aż skończę SMT5 i wtedy przeszedł do persony. Siedemki się wyszerzają, jak wyczerpisz ich dialogi. Tak, to mniej więcej tak działa, że jeżeli postać ma jeszcze coś do powiedzenia, czego nie strzeliśmy, to będzie miała biały ten. Białe te kropki w dialogu, znaczy w dymku, a jeżeli nie, no to on zostaje wyszerzony. Tak to mniej więcej działa, zarówno w Personie 5 oryginalnej, jak i w Strikersach. A na dziś to by było na tyle. Dzięki za liczne przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.